Witam Cię serdecznie. Dzisiaj film z cyklu Patrząc na, a więc zapadający zmrok nad Soliną, a ja powiem Ci kilka słów, kiedy Ty będziesz mógł się upajać tym pięknym widokiem, jeszcze zanim się ściemni. Tak przyszło mi do głowy dzisiaj, że często ludzie myślą, że do szczęścia potrzebne im coś. Że żeby być szczęśliwym, muszą mieć więcej pieniędzy. Albo żeby być szczęśliwym, muszą mieć jakiś dom, samochód, może ziemię, może jakieś rzeczy, a może jakieś gadżety. Albo na przykład, że będą szczęśliwi dopiero wtedy, kiedy poczują, że są przez kogoś kochani. Więc wiele jest przyczyn, takich, dla których człowiek doszukuje się swojego nieszczęścia w tym momencie. Że jestem nieszczęśliwy, bo czegoś mi brak. I to poczucie braku w sobie podkreśla chcąc. Chcąc, pragnąc tego, czego mu brakuje. Ale szczęście jest bliżej. Szczęście jest nam dostępne naprawdę w każdym momencie. Ale wszystko zależy od tego, jak to szczęście sobie zdefiniujemy. A więc chciałabym się z Tobą podzielić w tym krótkim filmiku moją refleksją na temat tego, jak ja odczuwam, jak ja rozumiem szczęście. Szczęście to spokój i bezruch wewnętrzny. Szczęście odczuwamy wtedy, kiedy nie czujemy niezgody na to, co znajduje się na zewnątrz nas. Szczęście może mieć w każdej chwili, kiedy jesteśmy w stanie wydobyć z siebie zgodę i akceptację tej rzeczywistości, którą obserwujemy na zewnątrz. Kiedy nie podkreślamy tych braków, bo te braki są tylko i wyłącznie naszą oceną. Te braki nas tak naprawdę nie zniszczą, nie odbiorą nam życia. Tylko ludzie najczęściej w ogóle sobie tego nie uświadamiają. Jest jeszcze jeden aspekt, który pozwala nam sięgnąć do tego wewnętrznego spokoju. To jest poczucie zgodności, poczucie bycia zintegrowanym z samym sobą wewnątrz. To jest poczucie, że nawet wtedy, kiedy jestem sam, kiedy jestem sama, jest mi dobrze. Że z samym sobą, niezależnie gdzie się znajdę, czy dokądś pojadę, tak jak ja na przykład siedząc sobie tutaj po zmroku, że tam, gdzie pójdę i zabiorę ze sobą siebie, swoje myśli, swoje uczucia albo moją wewnętrzną ciszę, to że w tym miejscu, tu i teraz, kiedy jestem ze sobą, czuję, że to jest ok. Czuję, że akceptuję siebie w każdym z tych momentów. Czuję, że każdy ten moment daje mi powód do uśmiechu, że nie mam w sobie takiej pokusy w tym momencie, żeby potępiać za coś siebie, żeby czegoś od siebie wymagać, żeby być lepsza, żeby być ładniejsza. Ale że to, kim czuję, że jestem, jest w pełni spójne z tym, kim chciałabym być. Myślę, że ludzie coraz częściej tego są w stanie doświadczyć, tej wewnętrznej spójności i tego bycia bez potrzeby bycia w centrum uwagi, bez potrzeby tego, żeby to ktoś inny dawał mi uwagę, żeby to ktoś inny mnie głaskał, podziwiał, żeby dawał mi szacunek, taki rozumiany jako jakieś stanowiska albo jakieś pozycje. Bo dopiero wtedy, kiedy uświadamiasz sobie, że cokolwiek masz, to masz w tym momencie naprawdę bardzo wiele, że w tym momencie masz wszystko, co jest ci potrzebne do życia. Kiedy czujesz, że przede wszystkim, nawet jeśli nie umiesz, albo wydaje ci się, że nie umiesz kochać siebie, to jeśli czujesz, że w pełni siebie akceptujesz, takiego jaki jesteś i że w każdym momencie potrafisz być sam i że lubisz być sam ze sobą, sama ze sobą, to wtedy właśnie możesz poczuć to szczęście. Możesz poczuć, że jesteś jednością ze sobą, że jesteś jednością z kamieniem, na którym siedzisz, że jesteś jednością z wodą, której dotykasz, na którą patrzysz, że jesteś jednością z naturą, że ona nie jest czymś oddzielnym, ale że ty jesteś jej częścią. Wtedy znika to poczucie oddzielenia, osamotnienia, lęku przed tym, że nie będziesz dość dobry, wystarczająco jakiś, dlatego że świat zdaje się tego od ciebie wymagać. Żebyś był lepszy, żebyś był lepszym sobą, żebyś wykorzystywał w pełni swój potencjał. To wszystko jest pewnie dobre i jest okej, ale nic ci z tego, nic ci po tym, jeżeli nie będziesz potrafił być w samotności, jeżeli nie będziesz potrafił być sam ze sobą i siebie wtedy lubić, i sam ze sobą wtedy się bawić, sam ze sobą wtedy rozmawiać. Kiedy nie będziesz potrafił odczuwać siebie jako części jednej wielkiej całości. Jak sobie wyobrazisz, że każdy z nas, każdy człowiek jest falą, jest taką zmarszczką na powierzchni wody, jest indywiduum, jest wyjątkową falą, jest czymś, czego nie można skopiować ani podrobić. Ale jednocześnie każda z tych fal jest przecież częścią właśnie tego oceanu, tego morza, obfitości albo stworzenia, jakkolwiek tego nie nazwiesz. Kiedy zaczniesz to tak postrzegać, wtedy będziesz też inaczej patrzeć na ludzi. Nawet jeżeli będzie ci się zdarzało doświadczyć czegoś przykrego z ich strony, zawsze będziesz pamiętał, że być może właśnie ta boskość, która przejawia się przez tą osobę, doświadcza jakiegoś bólu albo jakiegoś cierpienia. To nie znaczy, że ta osoba tą miłością nie jest, bo ja nią jestem, więc ona też. Więc mój drogi i moja droga, ja nie będę ci mówić ani pouczać siebie, jak to jest kochać siebie, co masz zrobić, żeby kochać siebie. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że dobrze jest zacząć od tego, żeby siebie akceptować, żeby siebie po prostu polubić, żeby nauczyć się być samemu, ze sobą. Nie mówię o samotności, chociaż ona jest fajna. Służy do pewnych celów. Fajnie jest też być z kimś. Ale kiedy nauczysz się lubić siebie, kiedy nauczysz się być sam ze sobą i rozpoznawać, które myśli są prawdziwe, a które nie, które są tylko twoją iluzją, fantazją, imaginacją, dlatego że przyjąłeś jakieś obrazy albo przyjęłaś jakieś oczekiwania, wymagania świata wobec ciebie, to stwierdzisz i poczujesz, że w tym momencie, kiedy jesteś sobą, to naprawdę wszystko jest w porządku. Kiedy poczujesz, że jesteś w stanie zaakceptować to, kim jesteś w tym momencie, w którym jesteś, wtedy nie będziesz potrzebować tak naprawdę niczego więcej. Dlatego, że akceptując to, co masz, odkrywasz ogromny skarb. Odkrywasz siebie samego. I możesz z tego skarbu w końcu zacząć korzystać. możesz zacząć się cieszyć prawdziwie każdą tą chwilą twojego życia, w której możesz podziwiać ten piękny świat, w której możesz doświadczać wielu różnorodnych emocji, a do tego potrzebujesz wtedy też innych ludzi. Więc pamiętaj, że warto po prostu polubić siebie najpierw. Pa, pa. Do następnego razu.